pochodzenia od rozumu. Ja nazywam się Katarzyna Szumlewicz, jestem współprowadzącą tego programu. Razem ze mną jest Bojan Stanisławski, drugi współprowadzący, a naszym gościem jest bardzo przez Was lubiana doktor Magdalena Grzyb, doktor kryminologii. Jeszcze powiem, że tutaj to nas proszono w ogóle, żeby w tych sprawach Ciebie zaprosić, więc tutaj spełniliśmy to życzenie. Dzień dobry, bardzo mi miło i też dziękuję za zaproszenie. I na sam początek, bo chcemy porozmawiać o kwestiach prawa głównie, natomiast na sam początek chciałam się spytać Ciebie jako psiarę, no tutaj widzowie pewnie nie wiedzą, że doktor Grzyb jest, ma kilka piesków, dwa, trzy? Dwa w porywach do czterech, tak. Właśnie, i że tutaj no jest potencjalnie tą osobą, która słowami profesora Bralczyka mogłaby się najbardziej oburzyć, ale no chyba nie było takiego aż oburzenia. Powiedz, co ty o tym sądzisz? Ja powiem szczerze, że cała ta afera, obserwacja afery i tego masowego oburzenia na profesora Bralczyka mnie skłania do mądrości chyba przez George'a Bernarda Shaw'a wypowiedzianej, że im bliżej poznaję ludzi, to tym bardziej kocham zwierzęta. No i cała historia, powiem szczerze, jest dla mnie tak naprawdę odsłoną wojny o język i znaczenie słów, jaka się obecnie toczy. I to jest tylko taka mała w sumie potyczka naszego obecnego sezonu ogórkowego. Ale co ona nam mówi? Jaki jest jakby przekaz tej całej wojny? Bo tutaj wiadomo, my no, kochamy zwierzęta, że tak, jak ty mówisz jakąś rzecz X, to znaczy, i w tym wypadku tak, to jest stwierdzenie, że psy zdychają, to znaczy, że jesteś człowiekiem bez empatii, że w ogóle jesteś prymitywny, że jesteś zacofany cywilizacyjnie. Niemoralny. Że obrażasz nas, którzy my tak nie myślimy, bo my uważamy Y, no i my myślimy też Y. I że to nas obraża, że ty w ogóle tutaj mówisz inaczej. Tutaj jeszcze dodajmy ten element, że profesor Brałczyk ma autorytet, on się tutaj z tego jako taki autorytet językoznawczy wypowiada, no i jest jeszcze do tego sędziwy, żeby nie powiedzieć stary, więc ja tu też widzę taką ogromną jednak no pogardę, nie bójmy się tego powiedzieć, naszych elit, młodych i starych, do ludzi, no do ludzi starszych generalnie, którzy mają takie tam swoje mądrości albo nie do końca potrafią się dostosowywać do różnych zmian społecznych czy też zmian lingwistycznych. No i co? Najgorsza chyba obelga teraz, jaka istnieje w ogóle, tak, ze strony naszych tych wszystkich czułych i wrażliwych elit, no to jest to stwierdzenie, że jesteś człowiekiem bez empatii. Za różne wrażenia językowe, bo bycie człowiekiem bez empatii, no to już w ogóle ciebie wyklucza z kręgu, z tego moralnego kręgu przyzwoitych ludzi. To stwierdzenie, że jesteś bez empatii. I to bez empatii, to my dostajemy tą etykietę za złe użycie słów. A mnie się tak po prostu przypomniały pewne wydarzenia z kilku ostatnich lat a propos stosunku naszych znanych postaci publicznych do zwierząt. No bo nie wiem, czy wy pamiętacie, to chyba była chyba afera sprzed może dwóch lat. Znany senator ciągnął zwierzę autem i on to zwierzę zamęczył na śmierć. Straszna w ogóle historia. Wiadomo, że to był senator nie ze strony tej czułej i lewicowej, tylko to był senator PiSu, ale ja nie pamiętam jakiegoś specjalnego oburzenia. Owszem, media o tym pisały, ale ta sprawa jakoś nie wywołała specjalnego oburzenia. I nie wiem, czy wy pamiętacie, ale jeszcze parę lat temu przy okazji którejś kampanii wyborczej, no, nasza pierwszoligowa gwiazda lewicy, Joanna Scheuring-Wielgus, okazało się, że oddała psa do Stronicka, bo jej chyba nie pasował do nowego mieszkania. Nie wiem, czy wy pamiętacie tę historię. I tutaj prawica się z niej naśmiewała, wytykała jej hipokryzję, ale ja też sobie nie przypominam, żeby jakoś lewica się specjalnie oburzała. Dla mnie osobiście, może też ktoś powie, że jestem staroświecka, mnie takie rzeczy bardziej oburzają niż to, że ktoś powie o psie, że zdech, nawet jeśli ja sama już, jak jestem dorosła, mówię, że psy umierają, czy tam, że psy odchodzą za tęczowy most do, nie wiem, krainy wiecznych łowów, etc. Różnie to można określić. Natomiast ja nie widziałam takiego oburzenia chyba wtedy, kiedy rzeczywiście pojawiają się informacje w przestrzeni publicznej o tym, kiedy ktoś faktycznie źle traktuje zwierzęta. Tak, ja tylko, jeśli pozwolisz, tylko uzupełnię, bo to nie było dwa lata temu, tylko cztery lata temu, prawie trzy lata temu, w 2021 roku w marcu, no prawie cztery. I to był znany polski senator Waldemar Bąkowski, wówczas jeden z kierowców po prostu mijających tego Bąkowskiego, tak, który lukł psa za samochodem, nagrał to.
I no później on się tłumaczył, że on nie chciał skrzywdzić psa, tylko takiego, że mu wyszło. Natomiast Scheuring Wielgus rzeczywiście oddała swoje dwa psy, Czarną i Mambę, do schroniska w Toruniu pod koniec 2016 roku. Decyzja ta została podjęta w związku z przeprowadzką z domu z ogrodem do mieszkania, co miało być spowodowane jakimiś tam problemami finansowymi i alergią jednego z członków rodziny. To tylko. No tak, no przykra sprawa dla psów. I tutaj właśnie ja tak sobie pomyślałam przez chwilę w imieniu psów i kotów. I no powiem szczerze, to są istoty trochę odmienne od nas, ale w dużej mierze podobne. No właśnie tak, umieramy w dość podobny sposób, czujemy ból w dość podobny sposób, czujemy też, mamy też jakieś uczucia do innych istot, chociaż prawdopodobnie trochę inaczej to przebiega, ze względu na to, że my nazywamy, a zwierzęta tego nie nazywają, one to po prostu czują. Znane są w ogóle tych kilku gatunków zwierząt takich udomowionych, bardzo dobry wpływ na przykład terapeutyczny, na przykład dla dzieci, które mają jakieś dysfunkcje. I tutaj i teraz tak, ja osobiście no powiem szczerze, ja mówię, że zwierzę umiera, no zwłaszcza takie zwierzę nam bliskie, bo już o takim zwierzęciu typu pchła na psie, no to pewnie powiem, że zdycha. Ale tutaj to nie jest jakby istotne, bo te nasze zwierzęta mają zupełnie gdzieś, jak my o nich mówimy. Otóż to, dziękuję. Jest dla nich ważne to, jak je traktujemy. I to, że ludzie się będą tutaj licytować, kto bardziej kocha zwierzęta, kto ma tutaj bardziej wyraźnie to serce dla zwierząt, że aż mu z piersi wyskakuje, żeby się pokazać na Facebooku, to sytuacja zwierząt nie ulegnie przez to zmianie na lepsze. Natomiast no, ogólnie postępowanie wobec zwierząt, rozumienie jakichś tych zwierząt, ich potrzeb, no na przykład psy niespecjalnie lubią bycie traktowanymi jak dzieci. Koty pewnie lepiej to znoszą, bo koty w ogóle wszystko zasadniczo olewają, więc można tam i mówić do nich jak do dziecka. No, natomiast no ogólnie po prostu niektóre rzeczy są dla zwierząt niezdrowe. I ja na przykład, jeśli chodzi o zdychanie, to nie używam tego. Zresztą Bralczyk powiedział, że można tego używać, a nie, że to jest obowiązkowe. Natomiast... Przepraszam, Bralczyk nie powiedział, że ci, którzy tak nie mówią, są niemoralni albo należy im odebrać certyfikat obywatelskości. Tak. Znaczy, natomiast on tam skrytykował też osoby psie, na przykład adopcję psów. Z tym bym się bardziej zgodziła, bo no, tutaj to traktowanie jako osób no, jest takie trochę... No zależy też, jak zdefiniujemy to słowo, ale osoba to jest jednak... No jak myślę o tym personalizmie chrześcijańskim, czy właśnie różnych nurtach, które używają tego pojęcia, no to ta osoba jest człowiekiem. I zresztą mi się osoba też kojarzy z tym inkluzywnym językiem, więc chrońmy przed nim chociaż psy. Tak. Ja i inne osoby zwierzęce. Przepraszam. Jeśli pozwolicie, tylko chciałbym dodać taką rzecz, którą tutaj ty, Kasia, zasygnalizowałaś, tylko lekko to rozwinę, bo rzeczywiście profesor Bralczyk w tym no, wyjętym z kontekstu, no tak należy to powiedzieć, w tym wyjętym z kontekstu wyimku, który zrobił taką karierę w sieciach antyspołecznościowych, on tam wyraźnie zaznaczył, że jemu to nie pasuje. On tak expressis verbis nie powiedział, tylko powiedział, że on ma z tym problem i że on to odrzuca, że dla niego to jest jako językoznawcy, nie jako człowieka, który jest specjalistą od moralności albo nie człowieka, który tutaj, nie wiem, rozstrzyga spór etyczny, tylko powiedział, że on jako językoznawca się z tym nie zgadza i on jako językoznawca ma prawo się z tym nie zgodzić. I nie ma prawa. A, widzisz, no to tak. To zaraz powiesz dlaczego. Ty jesteś tutaj, być może popełnił jakiś czyn kryminalny, ty jako specjalistka od spraw kryminologicznych, nie, może zechcesz to zdekonstruować pod tym kątem. Ale no, on to wyraził się właśnie jako językoznawca. Natomiast druga rzecz, która w tym wszystkim jest bardzo ważna i którą ty zasygnalizowałaś, Magda, to znaczy, że ludzie się natychmiast odpalili, dlatego że uznali, że tutaj teraz toczy się wojna, że toczy się wielki spór, no a być może właśnie nawet no, jakaś forma wojny, no to ludzie też nadużywają tego słowa. Wojna to jest wojna, to też ma swoje znaczenie. Wtedy ludzie biorą karabiny do ręki i się zabijają nawzajem, a nie tam krzyczą na siebie w internecie. Natomiast no, wywołuje to jakieś takie bardzo silne wzmożenie i mi się wydaje, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że ktoś chce błysnąć na Facebooku albo ktoś chce na przykład zamanifestować swoje odrębne zdanie albo ktoś koniecznie chce się zapisać.
albo dać znać, że jest zapisany do tego czy innego plemienia. To oczywiście no, z pewnością są czynniki niezwykle ważne, ale ten kolejny, który wydaje mi się bardzo istotny i niestety niezauważony, to jest potwierdzenie dla, no powiedzmy, dla establishmentu, dla klas rządzących, że można odpalać społeczeństwo, zarządzając nim poprzez tego rodzaju sztuczne kryzysy i kierować całą energię, która po prostu wyżre, wiesz, to jest jak wampir, no wyżre cię do końca, będziesz musiał tam w tym internecie siedzieć i wszystkim tym ludziom, którzy nie mają racji a propos psów, kotów, osób psich, kocich i nie wiem jeszcze jakich, to oni będą tam siedzieli i będą się wyżywali w ten sposób. Ja mam takie wrażenie, że należy tutaj również wprowadzać ten element, to znaczy siedząc i imbiąc w internecie na temat tego, co powiedział profesor Bralczyk o tym, co sądzi, czy też nie co sądzi, tylko w jaki sposób no, ramy takie jakieś strukturalne języka polskiego regulują to, czy zwierzę zdycha, czy umiera, inbiąc na ten temat robisz dokładnie to, o co im chodzi. To znaczy siedzisz tam i się, wiesz, i się gotujesz i bulgoczesz jak czajnik w internecie, zamiast rozglądać się dookoła siebie i starać się znaleźć swoje miejsce i osadzić się w realnej rzeczywistości z realnymi problemami, przeciwko którym należy przeciwdziałać, albo przynajmniej by można było. Tak, ale też zwróćcie uwagę, bo to jest przecież kolejny przykład takiego zjawiska, że my teraz, nasza debata publiczna i w ogóle życie publiczne od lat sprowadza się do analizy i oburzania się na to, co kto powiedział. Taka permanentna analiza dyskursu. Tu już nie ma tego, co kto zrobił. Tak. Nie ma już zajmowaniem się rzeczywiście jakimiś takimi nawet trochę merytorycznymi rzeczami albo tym, co się dzieje na świecie. Albo tym, co się dzieje w ogóle w Polsce, tylko my cały czas analizujemy w tym internecie, oburzamy się, nasze emocje są skupione wokół tego, co kto powiedział, co profesor Bralczyk powiedział i ja wokół tego od iluś dni napisałam nie wiem ileś rzeczy. Ja nie mówię, bo aż sama napisałam o tym posta, ale generalnie to jest takie ciągłe analizowanie i to nasze życie polityczne się też wokół tego kręci, nie wokół żadnych kwestii de facto. Mnie tu się rzuca w oczy, bo to jest też takie, no znaczy ludzie zwykle się oburzają tym, co ktoś powiedział, na przykład kiedyś plotkowali w tej sprawie, teraz mamy różne media społecznościowe, ale tutaj jest jeszcze jedna istotna sprawa, bo w którymś z ostatnich odcinków mówiliśmy, chyba w ostatnim, o tych studiach na Uniwersytecie Śląskim, które chcą traktować humanistycznie przyrodę, czyli mówić o niej w inny sposób, robić jakieś queerowe rewolucje z przyrodą, czy tam queerowo-feministyczne, czyli jest tu takie jakieś duże przekonanie, że chronić przyrodę będzie jakiś sposób mówienia o niej. No oczywiście ma to znaczenie, no jeżeli o jakimś gatunku mówimy, że jest pasożytem, szkodnikiem, na przykład o jakichś ludziach, jak tak mówimy, no to oczywiście ten język ma znaczenie. Natomiast to, jak mówimy o procesie rozmnażania na przykład, czy procesie siania jakichś roślin, czy ogólnie ochronie przyrody, bo przyroda jest faktycznie przecież dzisiaj zagrożona różnymi zmianami i to, jak o niej mówimy, nie ma na nią wpływu. Ochrona przyrody to jest nauka materialna, zupełnie praktyczna. I oczywiście można do tego dodać z 10% jakiejś humanistyki, historii jakichś roślin, czy zwierząt, czy jakiegoś takiego, nie wiem, no, jakiejś filozofii weganizmu, czy ekologii. Przepraszam, weganizm to nie jest żadna filozofia, tylko wybór konsumencki już. No tak, ale dobrze, niech będzie, tylko że przyrody się ani nie ochroni, ani w ogóle na nią nie wpłynie, mówiąc o niej jakoś, a nie jakoś inaczej. I tu jest dokładnie to samo, bo ci ludzie się wzmożyli w imieniu psów i kotów, którym wszystko jedno. Tak, którym wszystko jedno. Ja też napisałam na kronikach komentarz, gdzie napisałam, że dla psów, kotów i innych zwierząt domowych ważne jest to, żeby je karmić. Ja ogólnie uważam, że psy i koty, i te inne zwierzęta. Albo wyprowadzać na spacery. Tak, one bardzo skorzystały na udomowieniu przez nas. One naprawdę wszystko mają pod nos podstawione. Kot nie musi polować na myszy, pies nie musi być tak naprawdę stróżem. Żyć nie umierać. No tylko, żeby ta dieta była dobrze zbilansowana i... No to na tych rzeczach to zwierzętom zależy. Natomiast no właśnie zwierzęta bezdomne, niedożywione,
No, jakiś, na przykład jak mamy chronić populację, jak mamy chronić ogólnie przyrodę w podejściu do kotów? No, należy koty sterylizować, zwłaszcza te wolno wychodzące, bo koty się bardzo szybko mnożą. I to wiemy, tak? No, ale ktoś powie, Jezu, sterylizować koty. Ktoś mi napisał na Twitterze, że jak wysterylizował kota, kobieta jak wysterylizowała swoją kotkę, to jej mówili, ty kobieta, kobiecie, jak mogłaś to zrobić? Niesamowite. Wiecie, mnie się tylko przypomniało, jak no, to mogło to być 12 lat temu albo 10, jak moja koleżanka ze studiów wróciła z jakiegoś stażu bodajże w Nowym Jorku i ona tam przez parę miesięcy żyła w Nowym Jorku, w tych takiej różnej, w takiej poszowej dzielnicy i ona wraca i to tak opowiada jako taką egzotyczną ciekawostkę, że w Nowym Jorku życie jest tak drogie, i ludzie już mają taki styl życia, że nie mają dzieci, bo posiadanie dzieci jest po prostu za drogie. I oni zamiast dzieci mają psy. I ja sobie pomyślałam, kurde, ale absurd. Jak można dziecko zastąpić psem, no przy całej mojej miłości do psów? I słuchajcie, no nie mija 10 czy 12 lat. No a to proszę bardzo. Też, no, dokładnie. Powstał ruch tych wszystkich, że to jest moje psiecko i że ludzie tak całkiem na poważnie wierzą w takie, no żywią takie, no, takie przekonania, że rzeczywiście to pies ma im zastąpić dziecko ludzkie. I sobie, no tak, a jak się rodzi psa? Jak się rodzi psa? Ale słuchajcie, to jest naprawdę jakaś świrnia i to jest odchodzenie od rozumu i moim zdaniem tu może tą konstatacją zakończymy ten akurat segment naszego dzisiejszego programu, bo porozmawialiśmy przez chwilę o tym, co rzeczywiście jest jakąś no tutaj szurią, która w internecie powoduje ciągłe burze, a za chwilę przejdziemy do kwestii takich, które no rzeczywiście są osadzone w materialnej, faktycznie istniejącej rzeczywistości. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z bardzo poważnym zaangażowaniem również mediów niektórych, w tym tak, na przykład Onetu, gdzie jakaś tam pani, no już dobra, nie będę mówił o niej, że jest dziennikarką, no tam pracownica mediów powiedzmy, ona tam... Media workerka. No, bardzo dziękuję. Tak, no więc media workerka, ona no, sporządziła taki manifest, w którym strasznie tam nawyrzucała profesorowi Bralczykowi, jak można, oczywiście zgodnie ze wszystkimi paradygmatami polskiej kultury politycznej i debaty publicznej, to są zawsze, ja takie mam roboczo, trzy paradygmaty, jak można, o Jezu, no dobra i to nie moja wina. To są trzy takie rzeczy, które zawsze funkcjonują. No i ona już się zadała, już ten pierwszy wszedł, prawda, że jak można coś takiego i że ona jest matką dwóch psynów. Zastanawiam się, co jest, jak to wygląda, jeżeli... Jak ich urodziła. No tak, jak ich urodziła i tam ludzie już zaczęli takie właśnie supozycje. Może zamówiła u surogatki. Może tak, o tym też będziemy rozmawiali, ale sytuacja rzeczywiście jest poważna, natomiast dziękuję Ci Magda, że wskazałaś na tę kwestię osi czasu, ponieważ my zawsze musimy być tanią kopią czegoś, co się gdzieś tam rodzi w Stanach Zjednoczonych, tak, tylko tak, z tym tak, opóźnieniem, 10 lat, 12 lat, no teraz akurat wyszło właśnie trochę ponad dekadę. Ale dobra, słuchajcie, chyba, że macie... A teraz tak, zmieniając trochę zaplanowaną kolejność, może właśnie spytam o Stany Zjednoczone i o kopiowanie różnych rzeczy. Mianowicie jakiś czas temu, my chcieliśmy temu poświęcić jakąś część kronik, ale mieliśmy taki nawał tematów, że nam się to nie udało, pozostały więc potem tylko nasze komentarze w internecie, które oczywiście budzą zainteresowanie. Była taka sprawa, że mieszkający w USA Michał Lach, który stworzył markę Boho Boko, no taką dosyć luksusową, ten człowiek chciał mieć dziecko ze swoim partnerem, mężczyzną, i to dziecko zamówił prawdopodobnie gdzieś, gdzie w Stanach Zjednoczonych jest to legalne, w kilku stanach. Nie na Amazonie w każdym razie. Tak, chyba w Teksasie, jeśli dobrze pamiętam. Zamówili dziecko, które miało być taką jakąś losową, z losowego plemnika powstać, ponieważ tam były zmieszane w tym preparacie podanym tej kobiecie, były zmieszane plemniki obu tych panów. I tak się stało, że kobieta urodziła trojaczki. I no i tutaj cały ten spór dotyczący właśnie surrogacji, którym ty się, Magdo, zajmowałaś dość dużo właśnie z prawnego punktu widzenia, znowu wybuchł. Jak myślisz, co tutaj warto, jakie kwestie warto podnosić?
To znaczy, ja tylko wyjaśnię, że ja się tym jakby nie zajmowałam z prawnego punktu widzenia pod takim kątem, że mam jakieś publikacje na ten temat, natomiast bardzo dużo się tym interesowałam i z pewnością kiedyś coś o tym napiszę. Dla mnie w ogóle ta sprawa, ona pokazuje taki inny problem, wracając też do języka, że tak naprawdę nasze osądy moralne nie dotyczą sedna rzeczywistości, ale jego opisów, i że to jakby to ramowanie tak zwane problemu, ono definiuje cały problem, czy określa w ogóle całe zjawisko. No i my ten w ogóle problem surogacji w Polsce, my poznajemy tylko pod kątem, no właśnie, och, gejowska para chciała mieć bardzo dzieci i nagle, właśnie nie mówi się tego, urodziło im się dziecko, albo o, mają dzieci, zostali rodzicami, o, może to jest takie określenie eufemistyczne, albo jakaś para, która, kobieta, która sama nie może urodzić dziecka, że to jest dla niej sposób na zostanie mamą, bo to jest najpiękniejsza rzecz w życiu, zostanie mamą. I my się skupiamy tylko i wyłącznie na tej perspektywie ludzi, którzy chcą mieć dzieci, no i te kobiety na Ukrainie, w Kolumbii, właśnie w Kalifornii, w Teksasie, jak widać, to też jest legalne, one im po prostu to marzenie o zostaniu rodzicem ułatwiają, one robią im taki dobry uczynek, one to niemalże altruistycznie wykonują, ponieważ no przecież to żadne pieniądze nie są tego warte. I jakby my absolutnie nie widzimy żadnych innych rzeczy w całej złożoności tego zjawiska i tak naprawdę okrucieństwa i nieludzkości tego zjawiska, po pierwsze wobec kobiet eksploatowanych reprodukcyjnie, no i wobec dzieci rodzonych w ten sposób, no bo my w ten sposób traktujemy dzieci jak rzecz, jak przedmiot, który my kupujemy, jak produkt, który my zamawiamy. I uwaga, jak ten coś, produkt, co się hoduje. Oczywiście, jak ten produkt nie odpowiada naszym oczekiwaniom, no to my możemy złożyć reklamację, albo my możemy zażądać od takiej kobiety, która nosi ten, hoduje ten produkt w sobie, bo jest po prostu takim żywym inkubatorem. My na przykład możemy zażądać, żeby ona usunęła taką ciążę, bo na przykład dziecko będzie miało jakieś wady, na przykład. Albo nie tą płeć przecież. Albo na przykład nie będzie, będzie miało nie tą płeć, czy będzie chore. Więc na przykład takie, powiedzmy sobie, tak, kontrakty surrogacyjne najczęściej, one zawierają taką klauzulę, że ten tak zwany rodzic intencyjny, co jest też oczywiście manipulacyjnym i żeby nie powiedzieć wprost fałszywym czy kłamliwym określeniem, czyli ci zamawiający, kupujący, nabywcy, oni sobie również zastrzegają prawo do żądania, aby kobieta, która im nosi takie dziecko, przerwała taką ciążę na ich życzenie, kiedy oni będą tego żądali. To też jest częścią takich kontraktów. Zmuszanie kobiet do aborcji. Powiedzmy sobie otwarcie. Tak, ale mnie tutaj, znaczy to, że ona na swoją ciążę nie ma wpływu i to już wszystko jedno, czy to dziecko jest z jej jajeczka, czy też było w międzyczasie kupienie jajeczka, bo też to ludzie robią, tak. czy tam szczepienie tego jajeczka tej osoby, która no, może to zrobić jakiejś, nie wiem, no, kogoś z rodziny, czy kogoś wybranego, no to są różne, to są bardzo różne rzeczy, ale ta taka podstawowa niemoralność uderza w tym, że no tutaj i matka, i dziecko są traktowani trochę jako towary, jako ona jako wytwórca jakiegoś towaru, a dziecko jej jako macica, tak, jest traktowana jako narzędzie do uzyskania jakiegoś produktu. Tak, towaru, i tutaj ja pamiętam, taka jest filozof austriacka Carol Pateman, zapewne już jest mocno sędziwa, i ona właśnie jest filozofką prawa. I ona pisze o tym, że to jest, że ten kontrakt surogacyjny, on ma tutaj, no, jest kontraktem, który w ogóle się nie liczy z no, uczuciami tych stron, tak? Poza tymi kupującymi, bo oni mają tutaj do spełnienia jakieś marzenie, chcą mieć dzieci. Tutaj wchodzą różni ludzie. No, pary gejowskie są tutaj najbardziej ewidentne, bo dwóch mężczyzn po prostu nie może spłodzić dziecka. Ale to znaczy, przepraszam, ale pary gejowskie tutaj są używane przez tą propagandę w sposób tak. skrajnie cyniczny, powiedzmy sobie szczerze. Pinkwashing, ale tutaj są też również pary, na przykład aktorki, które nie chciały sobie ciążą niszczyć. Naomi Campbell, Kim Kardashian. Tak. Ile jest kobiet takich celebrytek, żeby sobie nie ponosić tego ryzyka i przykrości. I dyskomfortu. Sobie dyskomfortu. Tak, i tu jak przypuszczam, są ich jajeczka. I, no i to w ogóle nie zmienia faktu, że ta kobieta, która jest w ciąży,
tworzy więź z dzieckiem, bo w ciąży po prostu coś takiego się wytwarza. Ta jej więź z dzieckiem jest całkowicie jakby tutaj ignorowana, bo ona nie jest traktowana jak człowiek, ta kobieta, więc jej więź jest zerwana, tak jak łożysko. I następnie mamy tutaj taki problem, ja o tym mówiłam w wywiadzie dla Krystyny Romanowskiej, wtedy kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, tam są kliniki surogatywne, Ukraina właśnie rodzi dzieci dla bogatych ludzi z Europy. Nie tylko, z Chin, z Indii, bo oni chcą, żeby dziecko było urodzone przez białą kobietę. Tak jest i tam była taka sytuacja, no, że była wojna, w związku z czym klienci nie przyjeżdżali po dzieci. I był problem, kto się ma tym dzieckiem zająć, ponieważ ta kobieta nie powinna z nim tworzyć więzi, bo więź chcą stworzyć oni. Ale dziecko nie powinno umrzeć, tak? No, czyli powinno być karmione, ale dziecko też potrzebuje... No tej empatii właśnie, no to tutaj to słowo się, no ono potrzebuje ciepła, ono się dobrze... Potrzebuje miłości. Tak, no oczywiście, jak ono nie jest wypchnięte po prostu na świat przez jakąś tam producentkę i nie wzięte powiedzmy przez 2 miesiące przez nikogo, więc tutaj widać całą tę jakby taką właśnie niemoralność tego procederu. No i właśnie Pejtman podkreśla, że to jest jak prostytucja, tylko bardziej. Tak. Są takie analizy, ja się w pełni zgadzam. Ja bym chciała zwrócić uwagę, jak się bada fenomen, to zjawisko tak zwanej surogacji, bo to też w dużym cudzysłowie powinno być używane, to przemilcza się pewne aspekty tego zjawiska. Tym jednym aspektem, to jest powiedziałam, na przykład zmuszanie kobiet do aborcji przez nabywców. Drugi aspekt to jest bardzo duży odsetek ciąż z wadami i bardzo duży odsetek poronień takich kobiet. Kobieta, którą uda się, przepraszam, zapłodnić, ale która na przykład poroni w międzyczasie, ona, nie wiem, po miesiącu albo po 3 miesiącach albo po 6, ona nie dostaje żadnych pieniędzy, bo ona dostaje wynagrodzenie tylko wtedy, kiedy dostarczy im gotowy produkt zgodny z żądaniem nabywców. Inną okolicznością to jest to, że ten proceder, słusznie zresztą, on jest bardzo, tak nawet definicyjnie, no to jest rodzaj handlu ludźmi, kupowanie dzieci. Bodajże chyba właściciel jednej z tych największych klinik surogacyjnych na Ukrainie też miał zarzuty postawione w ogóle o handel ludźmi. Wiem, że są takie skandale w Stanach Zjednoczonych. Te rzeczy się również zamiata pod dywan. Ale nawet takie innym aspektem, o którym my też nie mówimy, to jest to, jak bardzo generalnie dla kobiet obciążające fizycznie jest forsowanie organizmu różnymi terapiami hormonalnymi do produkowania bardzo dużej ilości jajeczek. I to chodzi zarówno przy sztucznym zapłodnieniu też, które jeśli kobieta sama tutaj ma być poddana, ale też w przypadku surogacji. I to są generalnie takie kobiety, które są, no, uczestniczą, że tak powiem, w tym procederze surogacji, oczywiście no, wyłącznie tak naprawdę z pobudek ekonomicznych. One zresztą bardzo mało dostają tych pieniędzy, które nabywcy zapłacą firmie, bo to są często takie kwoty w Indiach. No, w Indiach niedawno zakazano surogację tą międzynarodową, chyba jest tylko w tym obrocie krajowym teraz dostępna, czy w Kolumbii, czy na Ukrainie, no to można powiedzieć, że one dostają takie pieniądze, nie bójmy się tego powiedzieć, takie ochłapy tak naprawdę, to nie są jakieś takie kwoty zawrotne, żeby tutaj ryzykować swoje zdrowie. One są po prostu biedne. No. One są biedne, one to robią dla pieniędzy, a najczęściej one to robią oczywiście, tam jest taki warunek, że ta kobieta musi mieć już własne to dziecko swoje, które urodziła, to nie może być pierwsze dziecko, które rodzi, no bo wtedy ona jeszcze nie daj Boże nie będzie chciała oddać tego dziecka, jak je urodzi, ale to najczęstszą motywacją kobiety, jeśli one się w ogóle decydują na surogację, no to jest chęć zapewnienia bytu własnym dzieciom po prostu. Czyli one. I zresztą właśnie tutaj w tej sytuacji tego Lacha i jego partnera, właśnie było to, że urodziły się trojaczki, czyli prawdopodobnie, no trojaczki rodzą się wtedy, kiedy jest bardzo duża taka hormonalna stymulacja. Znaczy z in vitro to chyba jest większe prawdopodobieństwo, że są ciąże w nogi. Ale to nie było dziecko, nie były dzieci z in vitro chyba,
Ale tutaj jest jeszcze kolejna sprawa, mianowicie to, że no oni mówili, że taka odważna i że jest matką dwójki, samotną matką dwójki, więc dla kogo ona to robiła? Dla dwójki, dla dzieci, które już ma. Samotne matki w Stanach Zjednoczonych są, no, mają bardzo niski poziom życia. I tutaj jest jeszcze właśnie ta sprawa, że no oni tam dumni byli z niej, jakieś takie głupoty. I, no i sobie pomyślałam, jaka to musi być straszna rzecz nosić trojaczki, to jest bardzo ciężka ciąża, tak? Nosić trojaczki, urodzić trojaczki i jeszcze je oddać, tak? To musi być coś, no, ludzie, którzy szafują jakimś PTSD, no to musi być PTSD. To znaczy w takiej książce też Kai Ekman, szwedzkiej feministki, Bing and Bing Sold, czy Bing Bot chyba, gdzie ona analizuje i prostytucję, i surrogację. Ona tam pisze, że kobiety, i w surrogacji to jest chyba nawet łatwiej niż w prostytucji, one wykształcają w sobie takie sposoby racjonalizacji tego i im jest łatwiej, z taką, że tak powiem, tak psychologicznie, im jest łatwiej przekonać siebie, że one jakby robią dobrze, że one komuś tutaj, kogoś uszczęśliwiają, kogoś kto chce mieć dziecko. Natomiast ona też tam pisze, że tak naprawdę te kobiety często, no nie wiem czy wszystkie, ale one czują nawet jak to dziecko jest oddane i one nigdy więcej go nie zobaczą, to one zawsze pamiętają i one zawsze wiedzą i one to dziecko jakby tak psychicznie w głębi siebie traktują jako to ich dziecko, no bo to jest dziecko urodzone przez nie. Natomiast żeby zredukować tą więź między matką a dzieckiem, no to właśnie najczęściej teraz, i to jest większa chyba część tych surrogacji, to jest to, że kobiety są zapładniane nie ich komórkami jajowymi, tylko cudzymi, ponieważ wtedy nie jest to jakby genetycznie jej dziecko, no i wtedy jakby jej... Czyli wtedy ona jest tylko inkubatorem. Nie jest tak łatwo, tak się mówi, że nie jest jej tak łatwo się przywiązać. Natomiast jeśli jeszcze jesteśmy w tym temacie, to... też jest krok dalej takiego myślenia, no, że tutaj prawa reprodukcyjne też dla gejów, dla ludzi, którzy nie mogą mieć dzieci, no bo bodajże chyba teraz się toczy taki proces przed sądem w Nowym Jorku i to jest proces bodajże bardziej z zakresu ubezpieczeń społecznych, to znaczy na ile firma ubezpieczeniowa może pokryć koszty danego świadczenia medycznego. Otóż para gejów zgłosiła się do lekarza i stwierdza, że skoro są parą gejów, no to oni nie mogą mieć dzieci, a więc są bezpłodni, a więc firma ubezpieczeniowa powinna im pokryć koszty kupienia sobie dziecka u surogatki, że to jest forma ich prawa, uwaga, reprodukcyjnego, kupienie sobie dziecka, zamówienie sobie dziecka u obcej kobiety. I teraz no się tak toczy taka sprawa, ona zresztą jest opisywana przez media i oczywiście ona jest, że tak powiem, ramowana czy konceptualizowana jako walka o prawa człowieka tej pary gejów, żeby móc totalnie odczłowieczyć i uprzedmiotowić i kobietę, i to dziecko. To jest ich prawo człowieka, ale wiadomo, prawa człowieka są najczęściej dla ludzi, czy są tak ramowane, którzy mają pieniądze po prostu. Więc to jest opisywane też w mediach światowych jako taka forma właśnie emancypacji tak naprawdę, to, że my no tak, nie tylko możemy sobie kupić dziecko, ale żeby to było refundowane medycznie. Nie, no słuchajcie, ja jeśli pozwolicie, tylko powiem, o co chodzi. Para gejów z Nowego Jorku, Nicholas McGipinto i Corey Briskin, złożyła pozew zbiorowy przeciwko miastu Nowy Jork, zarzucając miastu odmowę przyznania świadczeń związanych z zapłodnieniem in vitro IVF dla gejowskich pracowników. Twierdzą, że polityka ubezpieczeniowa miasta jest dyskryminująca, ponieważ definiuje bezpłodność w sposób, który wyklucza gejowskich mężczyzn z kwalifikowania się do świadczeń IVF, podczas gdy kobiety pracujące oraz ich partnerki mogą kwalifikować się na pewnych warunkach. Gejowscy mężczyźni nie mogą, mimo że również potrzebują IVF, aby począć dziecko. Pozew pary argumentuje, iż taka polityka narusza coś tam, ustawę o prawach obywatelskich, a także klauzulę równej ochrony i należytego procesu zawarte w 14 poprawce do Konstytucji USA, no i potem idą jeszcze różne kwestie tam bardziej szczegółowe. Lesbijki mogą same urodzić swoje dziecko, ale tutaj mnie uderza coś takiego, bo my żeśmy tutaj też dostali taką
taki feedback negatywny, że dlaczego my się przejmujemy tą matką. Ładnie to określiłaś, hejt po prostu. Dlaczego my się przejmujemy tą matką, przecież ta matka to jest... Zła matka. Zła matka, no ona handluje. Zwyrol było napisane. To Myśloświr. Myśloświr napisał, że to zwyrol. Tak, on napisał, że to jest... Zwyrolka. Zwyrolka, no tak. No, że to jest, że ona tutaj postępuje niemoralnie, właściwie wykorzystuje tych klientów, znaczy on tam też tych klientów potępił, no ale że ogólnie tutaj nie należy stawać po jej stronie, tylko że ona tutaj mogłaby się zająć czymś innym i zarobić pieniądze, no i tak dalej. Ale tutaj właśnie uderza mnie to, że do praw człowieka, przynajmniej tych dotychczas skonceptualizowanych, nie należy prawo do posiadania dziecka ze swoimi genami. W ogóle posiadanie dziecka nie należy do praw człowieka i te osoby, które mogą urodzić dziecko, czyli kobiety, no mogą je urodzić też do pewnego wieku. Te osoby, które nie mogą urodzić dzieci, czyli mężczyźni, no mogą mieć je z kobietą. Ci mężczyźni, którzy chcą mieć je z mężczyzną, no po prostu nie mogą tego osiągnąć. No kobiety tam po 50, trójce czy coś też nie mogą, tak? I tutaj no nie jest prawem człowieka przekraczać naturę w takim kierunku, że jak się nie ma jakiejś możliwości naturalnej, to że państwo ma nam kupić kobietę i dziecko, tak? Żeby to zrobiła. Ma uprzedmiotowić tą kobietę i kupić dziecko jako, potraktować dziecko jako produkt. No tak, a natomiast, ją jako usługodawczynię. Tak. Natomiast to jest jakby zupełnie inny temat. To, jak ja to obserwuję też od jakiegoś czasu, co teraz jest w ogóle, jakie żądania, jakie roszczenia, jakie postulaty polityczne są teraz konceptualizowane jako prawa człowieka, bo ja nagle widzę, że to są często najbardziej jakieś takie toksyczne zjawiska społeczne. Teraz są nam sprzedawane, że my musimy je zaakceptować, bo to jest czyjeś prawo człowieka. No, tak, prawo do pornografii i prawo do prostytucji. Na przykład, właśnie, tak, no nie wiem, pod płaszczykiem jest, nie wiem, prawo do twardego narkotyku, tak, pod płaszczykiem jakiegoś tam życia od bólu. Teraz mamy tą jeszcze surogację dla ludzi z pieniędzmi, to ich prawem człowieka jest to, że mogą sobie kupić dziecko i szereg innych żądań. Ja powiem szczerze, że patrzę na to z takim coraz większym zdziwieniem, jak bardzo ta retoryka praw człowieka jest instrumentalnie traktowana przez pewne grupy interesu i grupy, że tak powiem, które mają moc narzucania nam narracji, może tak, takich generalnie mainstreamowych. No to bo syndykaty medialne, no. Tak, wszystko już jest teraz prawem człowieka, potem różne organizacje, które też mają na to pieniądze, tak zwaną strategiczną licytacją, czyli tymi strategicznymi procesami sądowymi, przepychają różne wyroki sądowe, które im takie prawa przyznają, bo najczęściej w takiej demokratycznej debacie jakiś parlament mógłby się nie zgodzić na takie prawa czy ustawy. No i później to w zasadzie wchodzi do jakiegoś takiego mainstreamu i porządku prawnego to, że ktoś sobie właśnie w ten sposób zdefiniował prawo człowieka. Jest jeszcze inna rzecz, która kiedyś bym pomyślała, że to jest jakaś forma już takiego no, nadinterpretacji albo jakichś w ogóle teorii spiskowych, ale no nie wiem, Irlandia, ostatnio wcześniej jeszcze Kolumbia. Jest taki trend, słuchajcie, no, żeby gdzieś mógł kwitnąć rynek surrogacji, no to w danym kraju musi być legalna aborcja, bo to jest element tego. No i to jest kwestia chyba ostatnich, może bodajże chyba w 22 roku Trybunał Konstytucyjny Kolumbii całkowicie zdekryminalizował aborcję. Wcześniej, przed 2006 roku, tam aborcja była no, w zasadzie całkowicie skryminalizowana, potem Trybunał Konstytucyjny w 2006 i to jest ciekawe, że to się odbywa właśnie drogą tych wyroków Trybunału, a nie uchwalania ustaw przez demokratyczne parlamenty. On wprowadził taką regulację mniej więcej podobną do tej, jaką mieliśmy w Polsce za czasów tak zwanego kompromisu. No i teraz po tych kolejnych 16 latach Trybunał ich konstytucyjny już całkowicie zdekryminalizował aborcję. To było potraktowane jako wielki sukces kobiet. No i w Kolumbii mamy też zalegalizowaną surrogację. No właśnie, teraz tak, ale przechodząc, żebyśmy jeszcze zdążyli. Właśnie, bo zależy mi na tym, żebyśmy ostatnie 10 minut jeszcze poświęcili tak. Kwestii definicji gwałtu, bo jak wiemy, to tak, ale jeszcze statystyki gwałtu zależą od definicji. Chciałam spytać tak już szybko o ten pomysł dekryminalizacji aborcji. Co ty o nim myślisz? Bo no tutaj to ta nasza strona była mocno rozczarowana tym, że to nie przeszło.
No, ja miałam takie mieszane uczucia, bo tak naprawdę ta formuła była dosyć taka, no właśnie taka jakby służyła czemuś innemu trochę niż prawa kobiet. Taka jakby chodziło o to, żeby to było nadal jakimś jakby takim półświetle, nadal na czarnym rynku, tylko żeby nie było to karane. Ja powiem szczerze, że ja też mam ambiwalentne uczucia, bo ja jestem oczywiście całym sercem za tym, żeby kobiety miały pełną podmiotowość w zakresie decydowania o to, kiedy zostać matką, a kiedy nie. I żeby nigdy nie były traktowane jako środek do celu. Natomiast też w świetle tych okoliczności, które już po odrzuceniu tego projektu ujrzały światło dzienne, cały kontekst tego i kiedy my wiemy, kto stał za tym projektem, no to ja, mi też się włącza troszeczkę jednak taka czerwona lampka. Czy to służyło kobietom, czy to być może nie służyło nie tylko kobietom, może tak? Taka pełna dekryminalizacja przerywania ciąży do 12 tygodnia ciąży. Rzeczywiście no, ona implikowała, że w takim razie każdy może przerwać ciążę, że to nie dotyczyło tylko lekarza wykonującego, czy tam nie wiem, jakiejś nie wiem, pielęgniarki wykonującego taki zabieg. No i de facto to dotyczyło tego obrotu różnymi specyfikami, czy tak do tak zwanej aborcji farmakologicznej. Więc powiem szczerze, że ja tutaj widziałam taki duży lobbying po prostu ewidentnie ze strony pewnych grup nacisku. Tak, które jak rozumiem mają... Cokolwiek zgłasza Anna Maria Żukowska zawsze powinno być podejrzane. Do posłanki, które jakby w ich imieniu, czy tam ten projekt, który przedstawiły, zgłosiła posłanka Żukowska. No ja osobiście stoję na stanowisku, że kobieta powinna mieć prawo do przerwania ciąży, ale to przerwanie ciąży powinno być refundowanym świadczeniem medycznym i powinno być całkowicie legalnym i wykonywanym w bezpiecznych warunkach. Mi się nie podoba w ogóle te hasło tak zwanej demedykalizacji. Ja wiem, że to fajnie brzmi, albo dekryminalizacji i tam jeszcze było to trzecie D, chyba deregulacja bodajże, ale nie. Zresztą jak tak trochę odejść od tych takich medialnych narracji i nawet słuchać się w te historie kobiet, jak one przerywają ciążę, to bardzo wiele kobiet, które na przykład jedzie na Słowację przerwać ciążę, albo jedzie gdzieś do Austrii przerwać ciążę, one w tych pierwszych 3 miesiącach i tak mają podawane w tych klinikach tabletki do aborcji farmakologicznej, ale te kobiety po prostu wolą wziąć te tabletki z pewnego źródła pod okiem lekarza i być monitorowane, niż tutaj ryzykować zamawianie pocztą takich tabletek, których no my tak naprawdę nigdy nie mamy pewności, czy to przyjdą tabletki do przerwania ciąży, czy nie wiem, fentanyl jakiś na przykład, też w tabletkach, bo mogą podobnie wyglądać. Tutaj jest ta kwestia też no, w ten sposób, nie wiadomo, przecież wysyłając te organizacje, nie wiedzą, w którym miesiącu ciąży jest ta kobieta. To prawda, to jest druga rzecz, że jeśli kobieta sama, te tabletki mają służyć do przerwania ciąży do 12 tygodnia, natomiast ja nie wiem, co się stanie, jeśli kobieta na przykład w 14 albo w 16 czy nawet 20 tygodniu weźmie. I kto wtedy bierze za to odpowiedzialność? Tak, no właśnie. A jeszcze tu jest taka kwestia, bo chciałbym, żeby to jednak wyraźnie wybrzmiało, bo ty, Kasia, przedstawiłaś to w sposób taki, no, który jest trochę może zbyt subtelny. To znaczy mam wrażenie, że tutaj może w tym wszystkim zawalowany być lobbying i dlatego się mówi o dekryminalizacji pomocnictwa zamiast o załatwianiu sprawy aborcji po prostu w prawie, zgodnie z legislacyjnymi procedurami, żeby jakieś tam aborcyjne Dream Teamy i inne temu podobne organizacje, że mogły sprzedawać bez problemu i to wtedy nie, będzie szło nie nowy rynek. Nie rozliczać się z tego, nie obawiać się, że jakiś PiS wróci do władzy, zacznie... No ale z drugiej strony zobaczcie, one to robią od paru lat i nikt im za to... Ale właśnie, zobaczcie, jakie to jest jednak też ciekawe i wymagające jakiegoś śledztwa, co najmniej tak. Dziennikarskiego, żeby nie mówić no o prokuratorskim. Jak to działa? Jak to działa, że fundamentaliści katolicy są u władzy i sprzedają bez problemu? Że jacyś tam bieda liberałowie są u władzy i sprzedają bez problemu? No. Ale najciekawsze jest to, że aborcyjny Dream Team jest powiązany z posłanką Żukowską i prawniczki, które pisały ten projekt, są powiązane i z nią, i z nimi. Czyli to można powiedzieć, że to było na zamówienie, jakby, no tak skrojone, jakby pod i przekazane pod płaszczykiem tego, że no tutaj spróbujemy przegłosować coś, co można przegłosować z tych wszystkich projektów. Przypominam, że Platforma miała znacznie lepszy projekt, ten dotyczący aborcji.
Ja nie pamiętam, czy on już został odrzucony, czy nie. No teraz nie ma szans, ponieważ prezydent Duda odrzuci. Ale tutaj, no, tutaj jest taka podejrzana sprawa. Ja też jako zwolenniczka prawa do aborcji w pierwszym trymestrze. Ja chciałabym, żeby to było łatwiej dokonać, więc tutaj nie będę potępiać, tak, ale sam ten pomysł zabrzmiał bardzo dziwnie. Jeszcze na koniec chciałam spytać o to, co tutaj właśnie proszono, żeby porozmawiać, czyli o zmianę definicji zgwałcenia, która przeszła głosowanie sejmowe. To znaczy ona przeszła, ale wiem, że chyba jest teraz na etapie prac w Senacie, są wprowadzane jakieś zmiany. No i jeśli to uchwali Senat, to pewnie wróci do Sejmu i zobaczymy, czy Sejm... Czy Sejm się przychyli do tych zmian, więc jakby nic jeszcze nie jest do końca przesądzone. No pojawiają się dwie takie skrajne opinie dotyczące tej zmiany. No jedna jest taka, że tutaj my wprowadzamy te kryterium zgody, natomiast drugie opinie krytyczne ze strony różnych prawniczek są takie, że ta definicja tak w gruncie rzeczy nic nie zmienia, ponieważ one forsują wprowadzenie na grunt prawa karnego tej koncepcji tylko tak znaczy tak. Ja powiem szczerze, że ja też mam tutaj trochę ambiwalentne uczucia. Może jakby moja wina, mój błąd polega na tym, że w 2017 roku, jak byłam na takim krótkim stażu w Stanach Zjednoczonych, wgryzłam się w temat i tam przeanalizowałam zjawisko tak zwanej reakcji na te napaści, molestowanie seksualne na kampusach uniwersyteckich. I przeanalizowałam też taką ówczesną amerykańską literaturę też feministyczną na temat gwałtów. No bo to oczywiście w Ameryce powstały te koncepcje, tak? Nie znaczy nie, tak znaczy tak. No nikt przyzna, żeby była jasność. No i w świetle ówczesnych ustaleń, no to jednak... Wtedy już w Stanach Zjednoczonych również doktryna wiedziała, że na gruncie prawa karnego, procesu karnego, bo to analizowano porażki tak zwanej rape law reform, ta koncepcja tak znaczy tak, ona jakby nie do końca odniesie sukces, że to nie zmieni aż tak wiele. I tą koncepcję tak znaczy tak, te definicje, one były wprowadzane na przykład w ściganiu tych napaści seksualnych na kampusach uniwersyteckich, ale uwaga, one były ścigane w oparciu o inną procedurę, o procedurę jako, że tak powiem, z sektora prawa antydyskryminacyjnego, gdzie był zupełnie inny ciężar dowodowy niż w przypadku spraw karnych. To może się wydać drobnostką, wtedy było dużo takich spraw w 2017 roku, które rzeczywiście no, były wątpliwe, że tacy głównie młodzi mężczyźni byli oskarżani i tam no, to postępowanie dowodowe, ja przypomnę, że w przypadku prawa antydyskryminacyjnego, a w ogóle w wielu sprawach cywilnych, to ten ciężar dowodowy polega na tym, że to ta osoba oskarżona musi udowodnić, że ona nie naruszyła na przykład prawa, nie oskarżyła. Czyli to jest jakby zupełnie odwrócenie tej zasady w prawie karnym, kiedy to oskarżenie musi udowodnić, że ktoś, tak, że musimy, tutaj jest zasada winy i on musi udowodnić, że prawo naruszyła, ale jest generalnie domniemanie niewinności. My nie mamy tego domniemania niewinności w przypadku prawa administracyjnego, jest domniemanie naruszenia tak naprawdę. I to w zasadzie było na tyle kontrowersyjne, że kiedy Trump doszedł do władzy, to on właśnie pozmieniał te procedury. Głównie się to toczyło na kampusach uniwersyteckich, w tych procedurach wewnętrznych. To może się dla kogoś wydawać czymś, co go nie interesuje, jakaś nisza, ale tu, no, te amerykańskie kampusy uniwersyteckie są takie, ja bym powiedziała, takie laboratoria różnych zmian społecznych, które się dzieją. One się później rozlewają, no bo ci ludzie kończą studia i idą gdzieś tam do pracy. Oni mają później duży kapitał społeczny, idą pracować w mediach i one się później rozlewają, te niektóre pomysły na to całe szerokie społeczeństwo. Więc te kryteria zostały jakby zaostrzone takiego dowodzenia po prostu. I wiem, że teraz chyba Biden znowu obniżył niedawno te kryteria, to też wywołało jakiś tam niepokój, ale już nie aż tak głośny. Natomiast tam cały czas ta sprawa się toczy i to było podnoszone. No i moja wina, że ja jakby wtedy przyswoiłam sobie część takich publikacji i teraz jakby widzę, że też to kryterium tylko tak znaczy tak, ono może prowadzić do
do różnych, że tak powiem, interpretacji różnych stanów faktycznych. I tak, jeśli my jeszcze zachowamy taką, że tak powiem, takie feministyczne czy wyczucie, no nie chcę powiedzieć genderowe, ale takie, że tak, no przemoc seksualna to jest zjawisko mocno upłciowione, że tak powiem, bo to głównie kobiety są gwałcone, a mężczyźni są sprawcami różnych nadużyć seksualnych, w tym gwałtów, a nawet jak mężczyznom się zdarza być gwałcony, najczęściej sprawcą jest i tak inny mężczyzna, już teraz, no i nie mówiąc o dzieciach, i że są pewne takie różne kulturowe sposoby interakcji, normy dotyczące tak obyczajowości, obyczajów zachowań seksualnych. No i jeśli my w ogóle to wyeliminujemy, no bo jakby teraz postępowcy idą w taką stronę, osoba i została zgwałciła osobę, tak? Że osoba nie wyraziła zgody, bo druga osoba. I my w ogóle ten kontekst taki, że tak powiem, wywalamy zupełnie. To takie wyczucie feministyczne. No, są dalej ustawodawstwo, na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie w zasadzie tylko mężczyzna może zgwałcić kobietę, tak? Bo to jest określone jako penetracja penisem tam drugiej osoby, więc tylko tutaj sprawcą może być osoba posiadająca penisa. Więc no tak. Ten wymiar jakby jest w wielu ustawodawstwach, nawet takich krajów, powiedzmy, no, cywilizacyjnie bardziej zaawansowanych, często zachowany. Jeśli my to zupełnie wyeliminujemy w imię ochrony kobiet, no to może teoretycznie prowadzić. I ja jestem sobie w stanie wyobrazić takie sytuacje, albo nawet nie muszę wyobrażać, bo sama czytałam różne interpretacje tego, co jest gwałtem, co nie w polskim internecie, że to w pierwszej kolejności po prostu pierwszego dnia, kiedy ta zmiana wejdzie w życie albo w ciągu miesiąca, to kobiety staną się największymi gwałcicielkami w Polsce. No tak, właśnie, bo ja też o I tym myślałam. I do takiego zupełnego odwrócenia całego tego bardzo ważnego problemu społecznego, jakim jest właśnie to, że jest przemoc seksualna i w tej przemocy seksualnej to kobiety są ofiarami, a mężczyźni są głównie sprawcami, no. A no nie tak, na ale tu jest jeszcze jedna kwestia, bo do tego może dojść właśnie, jeżeli ta osoba o sobie jakieś tam takie rzeczy. Doprowadzi ją bez zgody, tutaj do obcowania. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz z tym związana, mianowicie, no że przecież w polskim prawie już jest doprowadzenie podstępem, szantażem, już nie pamiętam dokładnie jak to brzmi, ale tam nie ma tylko tego, że trzeba stosować... Nie, to prawda, to też w ogóle było podnoszone i przez doktrynę, i przez tam właśnie krytyków tych zmian, żeby mówić o przestępstwie zgwałcenia, no to trzeba patrzeć całościowo nie tylko na ten jeden artykuł wyizolowany 197, paragraf 1 kodeksu karnego, ale mamy też artykuł 198, który mówi o wykorzystaniu bezradności i doprowadzeniu do obcowania tam płciowego czy innej czynności seksualnej. No i mamy artykuł 199, który mówi o wykorzystaniu stosunku zależności, bodajże chyba krytycznego położenia i tam jeszcze jest jakaś trzecia okoliczność i doprowadzenie do obcowania płciowego czy innej czynności. I to obejmuje no na przykład ten klasyczny przykład wykorzystania kobiety pijanej, tak, nietrzeźwej albo śpiącej, no to jest kryminalizowane w Polsce właśnie w artykule, przez artykuł 198 de facto. Tutaj kobieta nie musi stawiać oporu. To jest takie dość uproszczone. My tutaj mówimy o tym stawianiu nawet oporu czy o tej przemocy, to my mówimy tylko o tym obecnym artykule 197. Ja bym się zgodziła, że to zagrożenie karą w przypadku artykułów 198 i 9, ona jest rzeczywiście dużo niższe, bo czasami to jest oczywiście za niskie, to można by jakoś wyrównać. Można tutaj się zastanowić, no doktryna pewnie by, dogmatycy by polemizowali, no bo oni lubią tutaj być precyzyjni i to jak jest, to najczęściej jest to lepsze niż to jak mogłoby być. Więc czy na przykład, nie wiem, może lepiej napisać stan bezbronności wynikający z czegoś, a nie tyle bezradności. Można tutaj mieć bardzo dużo zarzutów do praktyki ścigania i tego, że czyny, które powinny zostać zakwalifikowane z tego artykułu 198 są błędnie kwalifikowane z artykułu 197, a potem te sprawy są umarzane, bo na przykład nie było znamienia przemocy, to prawda. Natomiast tak patrząc całościowo na te trzy typy, to one obejmują bardzo duży zakres różnych niekonsensualnych form relacji seksualnych, które odbywają się bez zgody i nie tylko właśnie tutaj z tym wymogiem użycia przemocy. No i ja bym też oddzieliła tutaj to, jak my formułujemy pewne przepisy i to nie zmieni automatycznie praktyki organów ścigania, no bo to są często sprawy najczęściej bardzo trudne dowodowo.
I to, że my inaczej sformułujemy przepis, to jakby nie zmieni automatycznie tego, to że to są, staną się sprawy właśnie moja... dowodowo, szczerze mówiąc, no łatwiejsze, nie powiedziałabym tak. I też znając praktykę naszych organów ścigania i sądów, no tak powiem szczerze, no też bym była bardzo ostrożna w dawaniu im czasami zbyt dużej władzy, ale też z jakimiś takimi zbyt dużymi oczekiwaniami, więc to jest dużo bardziej złożony problem. Na pewno nasza taka obyczajowość seksualna się zmienia. Bardzo się zmienia w ostatnich latach. Jesteśmy bardziej wyczuleni na pewne sytuacje. Na przykład to też widać w statystykach, że jest dużo więcej skazań właśnie z tego artykułu 198, że się choćby kobiety skrzywdzone zgłaszają, tak, że ktoś je tutaj wykorzystał, bo one trochę tylko wypialbał, że tak powiem, kiedy one spały i że one widzą, że to jest po prostu złe i one to zgłaszają. Więc tutaj no, nasza wrażliwość też się zmienia. Właśnie, bo to jest kwestia nie tylko prawa, ja bym powiedziała, że to jest kwestia etyczna. Dzisiaj świadomość tego, że jakiś mężczyzna, który wykorzystał coś, na przykład, że ona się boi źle wypaść przed jakąś grupą, no właśnie tak, jakieś takie tego typu rzeczy, że to jest złe, że to jest gwałtem, że to jest etycznie, no bo etycznie mówiąc, tylko tak znaczy tak, jest słuszną ideą. Tak, tak nie, jak najbardziej, jasne, to tak. Jak najbardziej jestem za tym. Pytanie, na ile to my możemy to w taki bezpieczny sposób też dla kobiet implementować na gruncie prawa karnego po prostu, ale jak najbardziej, tak znaczy tak, to jest uważam jedyne, to jest ten ideał, do którego my powinniśmy dążyć, pełna zgoda. Słuchajcie, ja ze względu na to, że minęła już 55. minuta naszego nagrania, chciałbym zachęcić Was do tego, żeby ewentualnie wygłosić takie krótkie uwagi zamykające, natomiast jeżeli ich nie ma, no to już będę się żegnał z naszymi widzkami i widzami. Zapytuję, czy jeszcze coś chcecie dodać? Ja bardzo dziękuję, Magda, bo naprawdę duży zastrzyk wiedzy w te 55 minut nam przekazałaś. Dziękuję bardzo. Trudno jest mi jakoś tak. Tyle tematów poruszyliśmy. No jeszcze mam nadzieję, że wrócisz po prostu do nas i będziemy rozwijali wszystkie te kwestie i nowe różne kwestie. Więc raz jeszcze dziękuję, Magda, Tobie. Dziękuję wszystkim widzkom i widzom. Dziękuję za to, że oglądacie nas co tydzień. Dziękuję za to, że obejrzeliście cały ten odcinek i przypominam tylko, aby kliknąć wszystkie niezbędne... No, klikalne różne obszary, gdziekolwiek nas oglądacie, czy gdziekolwiek nas słuchacie, ponieważ przypominam, że nasz podcast dostępny jest w formacie wideo na portalu YouTube albo w formacie audio na portalu Spotify czy na portalu Substack, tam są też nasze newslettery, zachęcam, żeby tam się zapisać. No i oczywiście mamy też stronę na Facebooku, także to również warto zostać abonentem, jeśli można się w ten sposób wyrazić. No i nie zapomnijcie od czasu do czasu wspomóc nas takim gestem co łaska, co można uczynić poprzez portal Patreon. Linki do wszystkich tych rzeczy, które tutaj pokrótce opowiedziałem, znajdują się w opisie każdego z naszych odcinków. Dziękuję raz jeszcze, wszystkich pozdrawiam. Pozostańcie zdrowi na ciele i umyśle. Dziękuję bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie.